Krzysztof Stanowski wreszcie opublikował film z Miami, którego główną bohaterką miała być Caroline Derpieński. Nie przesłyszeliście się, miała nią być. Zamiast tego bohaterem, lub jak kto woli antybohaterem materiału, jest Krzysztof Porowski, partner Caroline, który w 2000 roku prawie 3 lata spędził w areszcie za wyłudzenia podatkowe, łapówki i inne oszustwa. Zamiast prześmiewczego reportażu dostaliśmy smutny film o smutnym, nieudolnym i skorumpowanym państwie polskim w pierwszych latach po upadku komunizmu. Jak sam Krzysztof Stanowski napisał na swoim Twitterze, jest to materiał o biznesach, służbach specjalnych, oszustwach, politykach, szantażach i masonerii. Ja świeżo po seansie jestem autentycznie wstrząśnięty tym, co zobaczyłem i usłyszałem. Dla Was na gorąco moje podsumowanie tego ponad dwugodzinnego, bardzo dobrego kawałka pracy dziennikarskiej pana Krzysztofa Stanowskiego. Krzysztof Stanowski rozpoczyna materiał opowiadając o jego pierwszym spotkaniu z Caroline Derpieński w Miami i wrażeniu, jakie towarzyszyło mu, gdy ją poznawał. Caroline na miejsce spotkania wyznaczyła jedną z najdroższych restauracji, do której niezależnie od pory dnia stoją godzinne kolejki, a o rezerwacjach można zapomnieć. Krzysztof, zaskoczony tym wyborem, zastanawiał się, w jaki sposób wejdą do środka. I wtedy pojawiła się ona. Caroline Derpieński, ubrana niczym na najwystawniejszy bal, wysiadła z luksusowego Rolls Royce'a wraz z osobistym ochroniarzem weszła do restauracji i po chwili dla niej i Stanowskiego znalazło się miejsce. Zapomniałem dodać, że ten luksusowy Rolls Royce był customowy i miał na sobie naklejkę. Twarz Caroline Derpieński z kodem QR prowadzącym do jej Instagrama. To jest bieda. Działa? O. Super, także bieda. Ile kosztuje 8 milionów followersów? Podczas wspólnego posiłku Krzysztof Stanowski odniósł wrażenie, że Caroline Derpieński to pogodna, ciepła i miła dziewczyna. Rozmawiali ze sobą blisko godzinę, a następnie dołączył do nich główny bohater filmu, czyli Krzysztof Porowski, partner Caroline. Tak, to jest ten pan, którego już wcześniej wyłapały polskie media. I jest od Caroline Derpieński starszy o ponad 40 lat. Co ciekawe, Caroline zdaje się sama nie do końca wiedzieć albo zapominać, ile lat ich dzieli. Ale ta różnica jest bardzo duża jednak. To nie jest 10 lat różnicy. Niecałe 40 lat, niecałe, tak. No, tam 30 i parę. Okej. Ale kim, oprócz bycia partnerem Caroline, jest pan Krzysztof Porowski? Na to pytanie ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W 2000 roku trafił on za kratki za rzekome wyłudzenia ZUS-owskie, VAT-owskie i łapówkarstwo. Posiedział tam 2,5 roku, po czym został oczyszczony z zarzutów i przyznano mu odszkodowania sięgające 3 milionów złotych. W dużym skrócie jest to postać, której zarzucano wiele, a wobec której nigdy nie znaleziono żadnych obciążających dowodów. A jeżeli znaleziono, to nigdy nie ujrzały one światła dziennego. Pan Porowski na przykład miał uzyskać przez oszustwo dziesiątki, jeżeli nie setki milionów złotych kredytów bankowych. Podobno pan Porowski miał w tamtych latach sterować politykami, policją, mediami i w uproszczeniu, w skrócie, być swojego rodzaju szarą eminencją lub, jak kto woli, czymś na wzór bossa mafii. W jego historii przewijają się nazwiska między innymi najważniejszych polityków z tamtych czasów, ale też Patryk Wega czy były partner Dody. Posiada on willę w Polsce, w której ma mieć prywatne zoo i w której miał gościć samą Donatellę Versace. Posłuchajcie zresztą sami. On sam opowiadał mi o tym domu i pokazywał mi nagrania z wewnątrz tego domu, mówiąc, że wszystko co się da jest tam marki Versace i że kiedyś gościł w tym domu Donatellę Versace, która mu powiedziała: Krzysztof, w tym domu jest więcej Versace niż w domu Versace. I wiecie co? Ja w to wierzę. Jego siatka powiązań jest tak olbrzymia, że nie sposób, nawet w dwugodzinnym materiale, wszystkiego wyjaśnić. Dzisiaj zestawienie działalności Porowskiego wygląda tak jak na grafice, którą w tym momencie widzicie na ekranie. Niech skalę wpływów tego pana przedstawi wam sytuacja, w której samemu Stanowskiemu miał podczas posiłku przyznać, że zastanawiał się, czy nie uruchomić swoich znajomości w FBI, aby zablokować jego przylot do USA. Czasami walnie jakiś tekst typu: o, zastanawiałem się, czy panu nie zablokować przyjazdu do USA, bo mam znajomych na najwyższym szczeblu w FBI. A ja w NBA, no i co z tego?
Pan Krzysztof Porowski organizuje co jakiś czas wybory Miss. W jednym z takich konkursów wzięła udział Karolina Derpieńska, młoda, 17-letnia wówczas dziewczyna z Białegostoku. Los chciał, albo pan Porowski, że wygrała te wybory. Co było nagrodą? Tygodniowy pobyt w Miami z samym Krzysztofem Porowskim. I tak zaczęła się przygoda Caroline Derpieński. Wyleciała z kraju z o ponad 40 lat starszym od siebie człowiekiem i, jak sama mówi, zakochała się w nim. Nie siedzę w głowie Caroline, nie wiem jakimi emocjami się kieruje i kierowała, dlatego ocenę tej sytuacji pozostawię wam. Caroline Derpieński rzeczywiście ma pieniądze. Udowodniła to chociażby wybierając się na zakupy, gdzie od ręki wydaje dziesiątki tysięcy złotych na ciuchy. Co ciekawe, sama mieszka jednak w dość skromnym miejscu. Oczywiście skromnym, biorąc pod uwagę jej wizerunek, bo apartament i osiedle wciąż są luksusowe. Jak sama twierdzi, za wszystko płaci niecałe 5 tysięcy dolarów miesięcznie, jednak Krzysztof Stanowski zrobił swój research i przewiduje, że zamyka się ona w 3 tysiącach dolarów. Krzysztof Stanowski przyznaje w swoim materiale, że jeżeli chodzi o Caroline, to nie za bardzo jest co weryfikować, bo to ludzie wokół niej są prawdziwymi, ważnymi elementami tej układanki. W dużej mierze w tym filmie weryfikuje otoczenie Karoliny, a nie ją samą, bo to otoczenie jest ważne, otoczenie jest nietypowe, dziwaczne, to otoczenie ją napędza finansowo i nie tylko. Bo gdybym miał zacząć weryfikować samą Karolinę, to co miałbym niby weryfikować? Te fejkowe okładki, lipne konkursy, lipne pokazy, to, że nie jest w ogóle znana w Stanach, przecież to wszyscy zdrowi na umyśle ludzie wiedzą. Zapytana przez Stanowskiego, nieco postawiona przez niego pod ścianą, jak mogłaby zbić argument, że jest utrzymanką, nie potrafiła odpowiedzieć, a zamiast tego mocno zapierała się, że nią nie jest. Wybiegając w przyszłość, na bank pojawi się komentarz, no, że jesteś utrzymanką. No ale takie komentarze już codziennie piszą ludzie na pudelkach i mamy to w dół. Okej. A gdybyśmy nie mieli tego w dół, to jakbyśmy mieli zbić ten argument? No wiesz, myślałam, że ludzie sami jakby zobaczą, że osoby na przykład, które mnie atakują, jakby nie mają żadnego hobby, pracy, dochodu i nic nie robią, tylko całe dnie, wiesz, siedzą w domu i czepiają się młodej dziewczyny, a ja pokazuję, że ja mam 100 hobby, 100 zainteresowań, jak non-stop jakieś, wiesz, podróże, działania, projekty i wiesz, ja nie siedzę w miejscu, non-stop coś robię. I nawet sam fakt, że jestem osobą pracowitą, chyba pokazuje, że nie jestem kluską domową, która czeka na spłatę karty kredytowej. Wciąż jednak chyba musisz się postarać bardziej, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego nie mieliby cię traktować jak utrzymanki. No ale ja, może ty bo pomożesz. Często to podkreślasz, że ty taka nie jesteś, że inne dziewczyny mają sponsorów, u ciebie to tak nie wygląda. Natomiast szczerze mówiąc, do końca nie wiem, dlaczego miałbym uważać, że u ciebie tak to nie wygląda. No ale wiesz, że nie wygląda, no to pomóż, żeby w końcu ludzie... Ale nie wiem tego. No ale przecież chyba porozmawialiśmy wcześniej. No i tak. Zobaczyłeś sytuację, no. Tak, no natomiast wciąż jest to związek kobiety i mężczyzny, gdzie mężczyzna ma dużo pieniędzy. Mężczyzna ma dużo pieniędzy. Dlatego kobieta jesteśmy nie, fenomenem, jest duża różnica dlatego wieku. Tu jesteś dokładnie, no. Stanowski pokusił się również o delikatne zaoranie, szpileczkę, twierdząc, że w przeciwieństwie do niej Doda ma karierę. Wzorujesz się na Dodzie? Nie, ona jest za bardzo taka, w sensie ja ją lubię, tylko taka za bardzo hałaśliwa. My inne drogi, ona nie chce robić kariery poza Polską, ona nie chce żyć poza Polską, ona się obraca tylko w towarzystwie Polaków, ma swoje, wiesz, inne przeżycia życiowe, więc w ogóle jakby jesteśmy innymi ludźmi. No tak, no ona ma zawód i karierę. Ja natomiast zwróciłem szczególną uwagę na coś innego. Skoro Caroline Derpieński nie jest, jak sama twierdzi, utrzymanką pana Krzysztofa Porowskiego, to dlaczego za chwilę twierdzi, że mogłaby już nic nie robić i dalej luksusowo żyć? Bo tak jak widzisz, mogłabym całe dnie, nie wiem, nic nie wstawiać, żyć fajnym życiem na Florydzie, mieszkać sobie, wiesz, na spokojnie, w ciszy, gdzie mi nikt nic nie każe. To zdanie pada zaraz po tym, jak wypiera się bycia utrzymanką. Caroline przyznaje natomiast, że gra, że uprawia błazenadę świadomie i świadomie też triggeruje polskie społeczeństwo. A jak często we własnym mniemaniu ocierasz się o błazenadę? Codziennie. Codziennie świadomie uprawiasz błazenadę?
W sensie powiem szczerze, że to jest taki właśnie miks, że część to jest po prostu, wiesz, tak jak ja dzisiaj z tobą usiadłam i otworzyłam się szczerze o swoim dzieciństwie, o moich problemach, o mojej rodzinie. I to, wiesz, jestem prawdziwa ja, wiesz, empatyczna, fajna, ciepła dziewczyna, ale to jak, nie wiem, zmieniam głos na TikToku, albo na przykład jestem zbyt pewna siebie, że przerysowana, to wtedy jest to trochę błazenadą. I teraz moja opinia. Wydaje mi się, że o ile Caroline Derpiński faktycznie może być ciepłą, miłą i sympatyczną osobą, o tyle nie potrafi przyznać przed samą sobą i zaakceptować tego, że sama niczego nie osiągnęła. Że wszystko co ma zawdzięcza bogatemu, ponad 40 lat starszemu mężczyźnie. Według mnie dlatego irytuje się tak, gdy Stanowski o to pyta, bo gdzieś w głębi wie, że to jest prawda. Fajnie, że jest w stanie przyznać się, czy też potwierdzić, że odgrywa pewną rolę jako dolarsowa królowa. Osobiście nawet tę postać lubię. I należy przyznać, że gdyby nie odpowiedni charakter, charyzma i samozaparcie, nie byłoby o niej głośno. Niemniej, aby w to miejsce dotrzeć, Caroline wykorzystała szansę, którą wielu uznałoby za upokorzenie. Myślę, że Caroline wypadłaby lepiej, gdyby wprost przyznała, że faktycznie jest tu, gdzie jest dzięki swojemu partnerowi i zdaje sobie z tego sprawę, ale nie zmienia to faktu, że potrafi taką sytuację wykorzystać. Zamiast tego woli iść w zaparte i na siłę przekonywać ludzi, że doszła do czegokolwiek ciężką pracą, że jest self-made. A następnie pyta na Stanowskiego, jak zarabia, peszy się i nie odpowiada na pytanie. Ty dość często podkreślałaś, że samo płacisz sobie za wynajem, ale tego jeszcze nie ustaliliśmy. Jak ty zarabiasz w zasadzie dzisiaj? No wiesz, powiem ci szczerze, że całe szczęście, że nie byłam, nie jestem i nie będę prostytutką, bo to jest najłatwiejszy zawód tutaj w Miami i 90%, nawet 100% ładnych dziewczyn tak tutaj się utrzymuje. Wolę sama, raz więcej, raz mniej, ale co sama. To znaczy sama? Sama czyli z czego? A opowiedz mi o swoich zarobkach, z czego ty zarabiasz? No mamy YouTube, ale co jeszcze? Ogólnie pieniądze lubią ciszę, jakby można się chwalić drogimi rzeczami, ale no każdy niech zapamięta, dolarsowa królowa zarabia na diamondsach. Żeby była jasność, każdy robi ze swoim życiem co chce, a bycie produktem czyjegoś portfela nie każdego musi uderzać w godność. To, że ja, czy pewnie większość z was by tak nie mogło, nie oznacza, że tak nie można. Chodzi tylko o szczerość i niezakłamywanie rzeczywistości, bo tym Caroline Derpiński może ludzi do siebie zrazić. Oprócz tego jest dziewczyną charyzmatyczną, a przede wszystkim z dystansem do siebie i otaczającego ją świata. Od kolor butów. Tu moje palce są brzydkie. W ogóle większość Polaków uważa, że ja mam płetwy, nie stopy. I ogólnie moje palce są tak brzydkie. To jest straszne. A nie można tego jakoś operacyjnie poprawić? Myślę, że powinnam. Zobacz, że nawet ty się odwróciłeś, cofnęłeś do tyłu, jak nie, zobaczyłeś moje mnie. Palce. Odrzuciło no. cię. Odrzuciło cię, to jest tragedia, ale dobra. Oczywiście pominąłem całą masę wątków, takich jak chociażby fakt, że pan Krzysztof Porowski należy do oddziału zakonu świętego Stanisława, którego korzenie sięgają masonów. Swoją drogą, to dlatego czasami się tak ubiera. Albo chociażby to, że w pewien sposób brał udział w największym skandalu obyczajowym lat 90. z Anastazją P w roli głównej. Z tego miejsca mogę wam jedynie polecić obejrzenie całego materiału na kanale Zero i powiedzieć, że naprawdę warto. Czy czegoś mi w tym filmie zabrakło? Odniosłem wrażenie, że Krzysztof Stanowski jest wyjątkowo pobłażliwy względem omawianego partnera Caroline. Wydaje mi się, że w pewien sposób zrozumiał, z kim ma do czynienia i postanowił wydźwięk pewnych spraw ugrzecznić. Natomiast pan Porowski to człowiek, wobec którego istniało i istnieje wiele podejrzeń. Co prawda nigdy niczego mu nie udowodniono i nie można o nim mówić jako o przestępcy, ale ja osobiście odczułem, że w tym filmie jest przedstawiany jako postać majestatyczna. Natomiast wszystko, co wiąże się z cierpieniem innych ludzi i jest robione ich kosztem, powinno być surowo potępiane. Wysłałam mienie i odebrałam, miało być na święta, bo rodzice mieli 50-lecie ślubu. Nie doszło na święta, dzwoniłam, interweniowałam, nie doszło. Doszło w dzień pogrzebu mojego taty. 17 marca w tym roku. Tak się wszystko poskładało źle. I wszystko zapłaciłam, bo miałam tutaj $700 opłaciłam, miałam tylko 4 stopy, ale i pod warunkiem, że zapłacę, dostanę te rzeczy.
w marcu, tak? Zapłaciłam jeszcze w Polsce następne $500 i to doszło. I teraz minęło 9 miesięcy, dostałam następny rachunek w Polsce, że jeszcze 2200 mam. Tyle ile nerwów mi to zjadło i zdrowia i tatowi też, to tak się to pokończyło. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeżeli Ci się podobało, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. W przypadku małych, rozwijających się kanałów takich jak mój, te subskrypcje są naprawdę szalenie istotne. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, pisane łącznie. Nazwa wyświetla się teraz również na ekranie. To nowe konto, mam tam jedynie kilkanaście obserwacji, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpadniesz i zostawisz followa. Dziękuję.